Portal WRC.pl. O właśnie. Moda na życie bez uzależnień, życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy. To przesłanie ogólnopolskiego głosu profilaktyki, programu realizowanego przez Komendę Główną Policji pod nazwą Profilaktyka, a Ty. W całej Polsce, a także na Wągrowieckim Rynku rozbrzmiało przesłanie ogólnopolskiego głosu profilaktyki, w który czynnie włączyła się Wągrowiecka Komenda Policji. Przybyłych na rynek mieszkańców Wągrowca powitała młodsza inspektor Magdalena Sławińska, komendant powiatowy policji w Wągrowcu. Witam Państwa na ogólnopolskim głosie profilaktyki. Dzisiejsza akcja jest przygotowana przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu oraz przez naszą młodzież, a także przez przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu. Jest to kontynuacja Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Polega na promowaniu mody na życie wolne od przemocy i uzależnień. Jest skierowana do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych. Zapraszamy każdego do włączenia się w ogólnonarodowy zryw wolnych serc. 14 czerwca, punktualnie o godzinie 16, we wszystkich polskich miastach odczytano odezwę społeczności PAD. Odezwa społeczności PAD do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych. Społeczność programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka, a Ty zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczości profilaktyki. Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi. Każdy na miarę swoich możliwości, razem, we wspólnocie obywatelskiej i społecznej, w tym samym czasie w całym kraju, 14 czerwca 2014 roku, punktualnie o godzinie 16. Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy jego rytm we wspólnym zrywie wolnych serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych w drodze o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń, serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed przemocą i uzależnieniami. Tylko 60 sekund, tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. Zaprośmy do tego gestu wszystkich tam, gdzie mieszkamy. Sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo wrażliwi w tak ważnej sprawie. Wszyscy! Dziękujemy. Bardzo mały gest, a znaczy tak wiele. Po wybiciu przez wszystkich rytmu wolnych serc, młodzież z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu pod okiem starszego posterunkowego Dominika Zielińskiego zaprezentowała spektakl pod nazwą Historia pewnego upadku, który pokazał zmiany, jakie zachodzą w człowieku podczas stosowania różnego rodzaju używek. Celem ogólnopolskiego głosu profilaktyki jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Wszystko po to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie zabierały wolności życia dzieciom i osobom dorosłym. Do
Do akcji prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu włączyły się również wągrowieckie instytucje zajmujące się problematyką uzależnień. Aktywnie do szerzenia mody na życie bez uzależnień włączyła się też młodzież z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Wągrowcu, ZHP, a także rodziny będące wsparciem dla osób borykających się z uzależnieniami oraz mieszkańcy miasta i powiatu, którzy uzależnieniom mówią głośne nie. Tegoroczna inicjatywa jest częścią programu ogólnopolskiego Profilaktyka AT. To, co tutaj odbywa się na rynku, jest to inicjatywa Głos Profilaktyki. Twórcą programu Profilaktyka AT jest inspektor Grzegorz Jak z Komendy Głównej Policji w Warszawie. My tutaj na rynku podjęliśmy walkę z wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Ja podjąłem współpracę z młodzieżą z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 na ulicy Kościuszki w Wągrowcu, którzy współpracując ze mną przedstawili świetne przedstawienie o tematyce profilaktycznej. W jaki sposób uzależnienia mogą doprowadzić człowieka na dno. Historia pewnego upadku, pewnego człowieka, którego zniszczyły nałogi. Jak poinformowała nas pani komendant Magdalena Sławińska, w przyszłym roku policjanci z Wągrowca zorganizują akcję na jeszcze większą skalę. Bo jak pokazało sobotnie spotkanie na rynku, takie akcje są potrzebne. Portal wrc.pl